Siema, jedziesz ze mną szukać nowej drogi do Willy? W razie czego, jakby tam komu przeszkadzało, no to muszę znaleźć sobie coś w zastępstwie. Tylko żeby tam nie było, skąd jestem, nie? No kurde, pewnie, że nie wiadomo, skąd ty jesteś. Zmieniłem sobie ustawienia na półkach. Dlatego, że jak na ostatnich filmikach widzieliście, jak ze Sławasem jeździłem, no strasznie szymę mi przednie koło wchodziło. Kończywszy na ostatnim, opuściłem trochę, zmiękczyłem to zawieszenie. Na twardym też tam różne cyrki mi się działy. Kurde, nic nie widzę takiego, żeby jakaś droga była. I zobaczymy. Czyli miałem maksymalnie półki na maksa do góry. Teraz je opuściłem na drugie wycięcie. No i uśredniłem miękkość przedniego zawieszenia. No i zobaczymy. Te szyny są bardzo niebezpieczne. Tutaj gdzieś podobno jest dojazd do wodnicy. Mało uczęszczany. Zobaczymy. Ja dobrze widzę. Czy widzicie to, co ja? Czy nie? Czy jeszcze nie widzicie? Widzicie czy nie widzicie? Widzicie czy nie chcecie widzieć? Co?
szukałem drogi, a znalazłem co? A znalazłem to. Takie coś. Setka? 350. Ile? Jadę na moją drogę. Ale to jest krótko. Co ono, jestem na mojej drodze. Nie znalazłem tego. Tamte są za krótkie. Tamte znam. Kolejny Willy Boys. Siema. I jak? Ponto mi się udało pana spotkać. No. Ponto mi się udało pana spotkać, bo film pana oglądam. Aha, no to zajebiście, kurwa. To co, już mieszkasz niedaleko? Aha, no to widzisz, no to telefon ci dam i... Zawsze latam, mówię, kurde, nie mogę pana, od miesiąca jeżdżę. Aha. Po filmach widzę, o, to zaś mnie było pan jeździł, no ale ja wtedy inaczej. No, a po terenie jeździsz też? No, kiedy się w Kurszwicy mijałem, rękę podnosiłem, sobie zlot chyba jakiś taki. Aha, no. No poznałem po tych spodniach zielonych. No. No byłem na zlocie, no. O tak to w terenie nie mam z kim jeździć, bo nikt kroszówkami czy te endurówkami nie jeździ. Aha. Czyli w terenie nie jeździsz? Znaczy jeździ, ale nie mam z kim. Aha. Ja sam jeżdżę. No to będziesz z nami jeździł. No. Bo tak to tylko z Facebooka. Na żwirownię, no to dam ci telefon. No tak samo, po żwirownię też jeżdżę. No. To jest jaki? Katek? 400 czy wyżej? 250. Ile? 250. 250? No. O. Ale 48 koni, bo to jest odblokowane i tam... No. 2,11 rośnie. No. Mogę cię nagrywać? No. No to dobrze. Tu? Pali się? To jest czerwone. Ile ty ma koni? Proszę? Ile ma koni? 60. No, bo widzę, co na filmiku, to ładnie idzie na górę. No. A chcesz też potrenować ze mną? No, tylko ja tak za bardzo tak nie wariuję na dumie, bo się boję, że do tyłu się gibnę. Nie gibniesz się. Zawsze. Chcesz tam jechać, na tą małą drogę? Potrenować? No, wiem. Pokażę ci co i jak i... A na jakich przyróżniach pan jeździ?
Normalnie, 13, 52. No to same. No. To możemy jechać, zobaczyć. No dobra. No to tą polną możemy jechać, nie? Tu jest polna, zaraz w lewo. Chłopak od miesięcy czatował na mnie. Maryśka dzika. No, takie pole rośnie. Komy też na polu to rośnie. Tak? I w końcu wyczatował. I będziemy mogli zasuwać po terenie na żwirownię. A w ogóle coś próbowałeś na gumie, czy nie? A długo jeździsz już? 7 lat. Ile? 7 lat. Ło, no to kurwa, to ty jesteś mistrz świata w porównaniu ze mną. Tyle lat? No, zaczynałem od skutera. Ale nie, chodzi mi o krosy. To na krosa to 5 lat jeszcze. 5 lat? No to też długo. Bardzo długo. No to trochę tego miałeś. No. Czyli w terenie dobrze musisz jechać. Powiedz, co to jest za liść? To zwiędły już. No to jest maryszka dzika. Tak? No. To, że fanatycy tego się tymi nafalą. No nie. To zabudzisz mi trawę, zapaliło się ziemsko. No. Powiedz mi, a jakie ty... To nogę ci wkręci pod siebie i to trudno słabo. No zobaczysz. Nie, zwłaszcza przy zakrętach, to przecież jak no może ci nogę wciągnąć, nie? Przy zakręcie. A to ci wykrzywi. Jest lipa i samemu to tak się nie jeździ, bo... Właśnie no, w terenie jakieś dalsze są, no. tak samo na Wojdal, to na żwironie samemu się nie chce jechać, bo jak coś się stanie. No. A tu z okolic nie ma, nie w każdym skutery albo ścigacie, no jestem taki ścigacz. No, no my, tak, my tam jeździmy, no to możesz z nami jeździć. No. Tutaj w Wojewie to jeżdżę po drugiej nogi. Ale zobacz jaka ta droga, ja tą drogę nazwałem Willy Boys, wiesz? Czemu? Nie wiem dlaczego, no bo tych młodych tam uczę, wiesz, na tej gumie uczyłem, nie? I tak od tego się to wzięło, nie? A pan długo jeździ? Na krosie jeżdżę od października, od końca. Aha. A na tej BMC? Supermoto? A no teraz ją kupiłem w maju. Wiem. A też na koło, żeby też no tak rekreacyjnie. Nie, no też na koło. Ale teraz powymieniałem tam wszystko, całe napędy i tak jakoś no nie chcę, nie? Żeby. No. Ja to chciałem do tyłu założyć, żeby 50 zębów było, ale. Nie, no nie rób tego. Ale po co ci to? Nie. Ona musi być motocykl, wiesz, taki musi być żwawy w teren. No. Pójdziesz w piach, to takie 50, to ci nic nie da, co w ogóle nie pojedziesz po piachu, nie? Trochę go ładnie wymyłem, by ci ściły łańcuch. No, także no, nawet niektórzy proponują, żeby dać 12 tu z przodu, nie? No. Zębów, no.
to wtedy będziesz miał większą moc. No tak, ale wtedy przelotówka 80 nie więcej, nie? No ale po co ci przelotówka duża i tak ile ci poleci teraz? Nie, tak to 130 poleci, ale stówkę muszę jechać, bo przy 130 miał się rozpaść. No, to no, no, no. No mój 120 maksymalnie. Spróbuj sobie z trójki. No. Ja ci pokażę jak. Jak jedziesz, nie? Sobie musisz zrobić coś takiego. Masz trójkę wbitą, nie? I sobie robisz coś takiego. Po prostu go... Podrywam. Tak. Go... Po prostu tak. Kompresję robisz, nie? Normalnie go wciskasz i rwiesz do góry. I wtedy delikatnie puszcza sprzęgło z gazem. Nie musisz wtedy tak strzelać, wiesz? Aj! Trochę nauki musi być. Trochę to nauki musi być. Muszę mu więcej podpowiedzieć. Nawet nie wiem jak ma na imię. Kurwa. Tak to jest z motocyklistami, że nie muszą wiedzieć jak mają na imię, a... O, coś mu wychodzi. Dobrze. O, pięknie. Kurwa, te moje pięknie. Ja już kurwa z tych filmów znam. Kurwa, jaka tu się rodzi szkoła Willy Boysów. Dawaj, dawaj. Dobrze, tylko kurwa zaraz mu muszę podpowiedzieć parę rzeczy. Muszę mu podpowiedzieć parę rzeczy. O, dobrze, dobrze. I patrz. Jak masz na imię? Dominik. Ja jestem Jarek. Dominik, słuchaj. Jak masz właśnie tak wysoko, nie? I się boisz, to właśnie naduj ten hamulec. Poczekaj, sprawdzę. A wiesz, to trochę go masz nisko, wiesz? Ale to nic. Po prostu, jeżeli się go boisz się, nie? Bo już widziałem, że taki fajny piel miałeś teraz, nie? No, to... Spróbuj sobie po prostu trochę go nie za wysoko podnieść, a zaraz przyhamować. Zobaczysz, jak on ci po prostu palnie na dół. Może właśnie muszę nogą hamulec poszukać, bo mi zawsze z podnóżką ucieka. Ale co znaczy? No noga mi z hamulcem ucieka. Ucieka ci? No widzisz, bo... bo teraz jest druga szkoła. Żeby ci nie uciekała, to w czasie tych treningów musisz trzymać stopę tu. Weź, usiądź i... Usiądź za niego tylko. Schowaj ten. No i spróbuj buta wsadzić pod to. Tak. I tak masz trenować. Bo wtedy się właśnie trzymasz, wiesz? I wtedy ta noga ci nie będzie zjeżdżała. A w ogóle to musisz ten motocykl jak gdyby trzymać tak nogami, nie? Ja teraz go nie... Ja już tak się nauczyłem, że nie trzymam. Ja to tak już, wiesz, tylko trzymam się tutaj stopą pod tą dźwignią, nie? Ale dobrze ci idzie, wiesz?
będę trenował, to... No, no to ze mną będziesz trenował, to się kurwa nauczysz tak szybko, że w pale się nie mieści. To z pęgiem na pale, ale złoty. Ale widzę, że z tym, z kompresją ci nie wychodzi. No ale to nic, no to kompresji to się na... Ja też widziałem, jakby tak ładnie na dłużki założyli, a... No, bo wiesz co, bo właśnie, żeby się tego, to wszystko sobie wyćwiczyć, no to trochę czasu trzeba, nie? Ale wyćwiczysz sobie to. Dobra, no to pozapierdalamy trochę, bo mi tutaj fajnie na tej drodze, wiesz, się robi, bo ona jest bardzo równa, wiesz, nie jest wyjeżdżona. I właśnie trzeba się uczyć na takiej bardzo fajnej drodze. No, dobre tą obwodnicę zrobili. Co? Dobre tą obwodnicę zrobili. No, no. Tak nie chodzi jeździć. No, a ty nagrywasz też? No. No widzisz, to dam ci maila, to mi poprzesyłasz. No, a mi się jeszcze pali, jeszcze baterię mam? A, to już chyba ostatkami. No to co, no to polatamy jeszcze trochę. A widzisz, jak się wbiłeś? A ja tu czasami, wiesz co, sam, kurde, jeżdżę. Ale mi to nie przeszkadza, nie? Ważne, żeby trenować. Dobra, szkoda czasu. KTM 250. Kurde, ile tu się dzieje na tej drodze Willy Boysów. Jest droga Willy Boys. Lądowania całkiem teraz. Przyznam się wam, że jak teraz jadę, to kolana mam rozszerzone mocno, nie trzymam się kurczowo motocykla. W razie jakiego tam skrętu. Powiem tobie, że ten ostatni element układanki przy pionie zaczynam odkrywać brakujący u mnie ten element. Zaczynam się już tym pionem bawić. Tak! Drogi kolego, drogi mój widzu, przybyło was ostatnio tyle, że zawsze dacie mnie,
chłopaki, tyle oglądacie tych moich filmów, że aż normalnie czuję się jak golas jakiś. Lądować to trzeba umieć. Mam dzisiaj, że już od paru dni ten ostatni element układanki, czyli ta cegiełka taka, która mi brakowała zawsze w tym pionie, żeby nie używać tego gazu, nie, tylko żeby ten motocykl jechał, to właśnie to teraz się tu czyni, dzieje. Widzę, praktycznie całą drogę pan przejeżdża. No, no. Fajnie. Tylko mówię, ta sima mnie, kurde.